Hej, super, że jesteś. Czytam właśnie komentarze z moim zdaniem i będę się powtarzać, wiem, ale jesteście po prostu fantastyczni. Nie spodziewałam się tak dobrego odbioru i muszę wam podziękować za to, zwyczajnie. W momencie, gdy nagrywam ten odcinek, jestem świeżo po czytaniu komentarzy z części dotyczącej tego, jak nagrywam odcinki. I to zainspirowało mnie do nagrania kolejnego. Nie, żeby mi brakowało tematów, bądźmy poważni. To, że lubię gadać, to już chyba ustaliliśmy, nie? Nie muszę się chyba z tym kryć. Ale zainspirowało mnie do tego stwierdzenie Agaty, pozdrawiam, że nie narzucam swoich poglądów politycznych, ideologicznych itd. A jednocześnie Ula bardzo fajnie mi też napisała, że z niektórymi moimi poglądami się nie zgadza, mimo wszystko słucha, bo poglądy każdy może mieć. Powiem ci, jak wygląda to z mojej strony. W momencie, kiedy nagrywam odcinek i coś po prostu mnie rozbawi, albo zirytuje, albo sfrustruje, to zazwyczaj da się to jasno albo wyczuć, w sensie słuchając mojego głosu, albo wręcz o tym powiem, nazywając ludzi na przykład geniuszami zbrodni, albo Januszami dochodzenia. Przy czym ogólnie o tyle nie prezentuję swoich poglądów, że obawiam się burzy w komentarzach. Nie polega to na tym, że się ich wstydzę, bo się ich nie wstydzę, bo nazywam rzeczy po imieniu, bo tak samo jak i inni ludzie nie uważam się na przykład za świętą. A prawda jest taka, że nawet święty w czyjejś opowieści jest skończonym gnojkiem na przykład. Bo wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I teraz tak, uwaga, to nie będzie odcinek polityczny, broń Boże. Mam nadzieję, że przy okazji podania w tej chwili przykładu połowa nie wyłączy odcinka, ale dobra, lecimy. W tej chwili w Polsce dzieją się takie rzeczy, a nie inne. I ja mimo, że nie mieszkam w Polsce, to mam pewien pogląd na tę sprawę i mam swoją opinię. Dlaczego nie wrzucam jej na kanał? Dlatego, że nie chcę, żeby ludzie pod tym filmem po prostu się na ten temat kłócili. Wiesz, jak to jest, jak czasem się mówi, możesz mieć rację albo możesz mieć święty spokój. Ja w tym wypadku wybieram święty spokój. Jednym z najważniejszych dla mnie, przynajmniej powodów, dla których różnych kwestii nie ujawniam, chociaż ujawiam to może złe słowo, ale które mi się nie dzielę, jest to, że ja jestem urodzona za komuny, gdzie wiadomo była cenzura i tam różne inne rzeczy, natomiast teraz czuję się, że ta cenzura jest jeszcze większa. Paradoksalnie teraz w ogóle już nic nie można powiedzieć, bo każdy się czuje oburzony, obrażony, jakiś jeszcze inny ony i nagle potrzebuje bezpiecznego miejsca, żeby się wypłakać w misia. No ludzie, dajcie spokój. Kiedyś mieliśmy poczucie humoru i myślę, że każdy, mówię każdy w sensie i faceci, i kobiety, mieli zestaw dwóch kulek, zwanych jajcami, po prostu. I rozumieli to, że jeżeli jedni sąsiedzi głosują na prawicę, a drudzy na lewicę, to nie trzeba jedni drugim podpalać mieszkania. I nie trzeba się obrażać, i nie trzeba się wyzywać, w sensie, o, miałam cię za mądrzejszą, albo nie wiedziałam, żeś taki głupi. Teraz jest taka sytuacja na świecie, co do której znów oczywiście, że mam pogląd, oczywiście, że mam swoje zdanie. I skończyło się to niemalże tak, że ciotka prawie wypisała mnie z rodziny, ponieważ ona coś napisała na ten temat na Facebooku, na którego ja zaglądam bardzo, bardzo rzadko, bo odcinki życiowych telenoweli ludzi i tego, co dzisiaj jedli na śniadanie, naprawdę mnie nie interesują. W każdym razie zdarzyło mi się zajrzeć i widzę, że ciotka, mądra skądinąd kobieta, przynajmniej za taką ją uważam, napisała czy udostępniła jakąś kompletną bzdurę. Nie wytrzymałam, po prostu nie wytrzymałam. Coś jej tam odpisałam, na co ona do mnie nie wierzy. Więc pytam, ale w co nie wierzysz? Bo jak możesz być taka albo siaka, albo owaka? Na co jej odpisałam, że co znaczy, jak mogę być taka czy siaka? Ja mówię, jak ty możesz nie widzieć tego, tamtego czy owego? Po czym podałam jej materiały źródłowe. Mówię, idź, poczytaj sobie tam, u źródeł. Przykładowo, jesteś chory, to pytasz lekarza, a nie sąsiada albo goździkowej. Jesteś ofiarą przestępstwa, to rozmawiasz z policją, a nie ze sklepem wędkarskim na Filipinach. W sensie z pracownikiem tamtego sklepu, tak? I tutaj odesłałam ciotkę we właściwe miejsce, na co ona mi odpowiedziała, że nie zamierza tych źródeł przeczytać, zobaczyć, czy wysłuchać, czy cokolwiek. Ale widziałam, że normalnie się na mnie wściekła. Więc tym bardziej nie mogę czegoś takiego wrzucać w jakimkolwiek filmiku, czy to
W normalnych sprawach kryminalnych wiadomo, to nie jest miejsce do tego. A w serii moim zdaniem to jest po prostu bez sensu, bo tylko wywołam tym jakieś dramy i awantury niepotrzebne. Ponieważ ludzie są bardzo zacietrzewieni i zauważyłam, że wiele osób zagubiło umiejętność prowadzenia konwersacji i wymiany argumentów. Moja racja jest racniejsza i koniec. Po prostu. Ja się na to nie piszę. Robię YouTube dla przyjemności, robię YouTube dla ciebie. Zawsze bardzo się cieszę z każdego komentarza. Zawsze odpowiadam, przynajmniej się staram. Każdy komentarz czytam. Każdy komentarz jest puszczony. Nie mam blokady komentarzy. Nie usuwam ich. I to jest fajne, że każdy może wypowiedzieć swoje zdanie, czy mi się ono podoba, czy nie. I teraz, skoro tak ładnie i płynnie przeszłam do komentarzy, to powiemy sobie jeszcze o tym, dobra? Nie o żadnych konkretnych. Chociaż wyjęcie marchewki z gęby, albo coś, co pojawiło się u mojej znajomej, szukałem wywozu szamba i trafiłem na ciebie. Także tak, ludzie są, potrafią być bardzo przyjemni. Niemniej jednak jest to częścią kanału publicznego, czy dostępnego publicznie. Bywa i tak, trudno. I teraz krytyka. Krytykę, czy też opinie niekoniecznie zgodne z moimi, przyjmuję zawsze. Jak na przykład stwierdzenie, no materiał byłby fajny, ale muzyka jest za głośno, albo kurczę, dobrze opracowane, ale te prywaty nie lubię, albo komentarz Maćka, pozdrawiam, to ja, twój prywatny grammar nazi, czyli policja gramatyczna, tak bym to ujęła po polsku. Nie mówi się tak, a tak. I ten komentarz, mimo że nie dość, że negatywny, to jeszcze mnie poprawiał, to zwyczajnie mnie ubawił. Po prostu mnie ubawił, ponieważ był napisany w sposób dowcipny, jak dla mnie. Oczywiście odpisałam na ten komentarz, że jak mój prywatny, to ja zawsze ich chętnie biorę. I myślę, że każdy z nas uśmiechnął się po swojej stronie komputera i ruszyliśmy dalej ze swoim życiem. Natomiast komentarze, które zwyczajnie są niefajne, to są powinnaś to albo nie możesz czegoś. Wszystko mogę. Wszystko mogę. Wszystko mogę, to ma swoje konsekwencje, oczywiście. Mogę, jeśli coś ukraść i mnie złapią i będą konsekwencje. Ale mogę? Jasne, że mogę. Czy powinnam? Pewnie nie. Natomiast mam wrażenie, że ludzie kompletnie o tym zapomnieli. Żyją tylko na zasadzie ma być po mojemu, bo... No właśnie, bo co? Bo ja tak zostałem wychowany albo zostałam wychowana? Nie. Bo tak mi rodzice powiedzieli i ja myślę, że to jest dobre albo że to jest normalne? Nie, może dla kogoś innego zupełnie co innego jest normalne. I miłe, i fajne. I podam ci taki kompletnie niezwiązany z podcastem przykład, czyli w domach, w których mnie zdarzało się jadać, trzeba było zjeść, wiadomo, wszystko, co jest na talerzu. A z tego, co wiem, to zjadanie wszystkiego na talerzu, nie pamiętam w którym, przyznaję się, ale w którymś z krajów azjatyckich, oznacza to, że gospodarz nie dał ci wystarczająco. Bo ty masz pusty talerz, ty byłeś bardzo głodny, jeszcze jesteś głodny, potrzebujesz więcej. No i co? I jak jest słusznie, i jak jest prawidłowo? To naprawdę wszystko zależy od tego, w jaki sposób ktoś został wychowany lub niewychowany, w jakim otoczeniu ktoś przebywał i jakie są zwyczaje w danej grupie społecznej i jakie są normy społeczne. Ale tutaj musielibyśmy się zagłębić w socjologię, a oj nie. Byłam, studiowałam, dziękuję, nie chcę do tego wracać. I dla mnie właśnie tak to wygląda. Że komentarze pod tytułem powinnaś, musisz, nie możesz są tak zwane no-no. Nie ma takiej książki, w której jest napisane, co powinnam. Niczego nie podpisywałam. Żadnych zasad, co mogę, czego nie mogę. Tak jak powiedziałam, mogę wszystko, natomiast muszę liczyć się z konsekwencjami tego wszystkiego. Kolejną rzeczą, której nie trzeba szukać daleko, jest ściąganie butów. W Polsce ściąga się buty po wejściu do domu, ale nie robi się tak wszędzie. I wiesz, jakie to stwarza problemy? Jak jesteś gdzieś na wyjeździe, gdzieś na świecie, ktoś cię zaprasza i no właśnie, i co teraz? Co będzie, jeżeli ty zdejmiesz, bo jesteś grzeczna, kulturalna, wychowana, a w tym rejonie albo dla tej osoby właśnie się nie ściąga, bo gdzie będziesz mu tu swoimi śmierdzącymi skarpetkami pod nosem chadzała? Zostań w tych butach! I dla mnie tak właśnie wygląda kwestia i poglądów, i komentarzy, bo to się łączy. Więc takie szybkie podsumowanie. Nie poruszam nie tyle tematów, co nie mówię o poglądach, które mogłyby wywołać dyskusję, ponieważ bardzo mało osób potrafi dyskutować i ty możesz to umieć. Natomiast nigdy nie wiadomo, jaki troll i głupek przyjdzie na kanał
i zacznie się z tobą kłócić albo cię obrażać, ale faktycznie cię obrażać. A ja tego nie chcę. Ja nie chcę być policją na swoim kanale, żebym musiała wszystko sprawdzać, czy ktoś tam się nie bije. Nie, bez sensu, zupełnie bez sensu. A komentarze? Chętnie przyjmuję krytyki konstruktywne i wyrażanie swojej opinii, czyli moim zdaniem fajnie by było, gdyby to lub tamto. Albo ja odbieram to tak, jest to dla mnie niefajne, jest to dla mnie krzywdzące, jest to dla mnie jakiś tam. I to jest wyrażenie zdania i wyrażenie opinii. Ale już stwierdzenie, masz robić tak lub tak, to nie będę mówiła, co to jest. Natomiast uważam, że takie komentarze są po prostu nie na miejscu, ale ja nikogo nie zmuszę, by komentował w taki sposób, w jaki mi się podoba. Jeżeli ktoś nie potrafi zrozumieć takich właśnie prostych zasad, czyli różnicy pomiędzy wyrażaniem opinii, a próbą narzucenia swojego zdania, swoich zasad, swoich manier, swoich poglądów komu innemu, to ja nie jestem od tego, żeby go uczyć. Muszę przyznać, że większość z was to rozumie i to jest świetne. To jest fantastyczne, nie mogę się was, słuchaczek i słuchaczy moich, nachwalić. Poważnie mówię. Czy się czepiam? Może się czepiam. Wiadomo, jak nie topisz, nie dowidzę, nie dosłyszę, wszystkiego się czepiam. W moim wieku mam prawo. A zupełnie poważnie, mam nadzieję, że przynajmniej niektórym osobom rozjaśniło to sytuację i rozjaśniło to różnicę pomiędzy komentarzem a byciem dupkiem, wyrażeniem opinii a narzucaniem opinii. Pierwsze, wyrażanie jak najbardziej chętnie przyjmujemy zawsze. Narzucanie, możesz to sobie napisać na papierze i no. I wiesz, co z tym zrobić dalej. A, i jeszcze tak na sam koniec. Taki tak zwany pet peeve, nawet nie wiem, jak to jest na polskie, przyznam szczerze. Ale taka wisienka na torcie, która w tajemnicy, powiem ci, wkurza ludzi. Czyli nikt cię nie pytał, to zachowaj swoje pewne dobre rady dla siebie. Przy czym ja nie mówię, że masz to robić tutaj na kanale, mówię to ogólnie. A doszłam do tego bardzo, bardzo prosto, mianowicie przeczytałam jeden z komentarzy, nawet nie pamiętam, czy na swoim kanale, czy na czyimś, a że nie siedziałam w domu sama, tylko z moją drugą połową, to odezwałam się w te słowa. No patrz, co za hamuwa, wziąć i komuś tak napisać. Przecież coś tam. Na co on się odezwał? Ale dlaczego tak? Dlaczego tak to odebrałaś? Ja też tak czasami komuś piszę, ale nie złośliwie. Tylko po prostu mówię, bo może ktoś nie wie. Oczywiście, może ktoś nie wie. Ale też jeżeli ten ktoś nie zapytał, to no właśnie. To jest to drażniące, po prostu jest to drażniące. Ja miałam taką sytuację dotyczącą owadów. I wspomniałam to i oczywiście powiedziałam źle. Na swoje usprawiedliwienie powiem tylko, że maturę z biologii zdawałam 10 lat temu. Przy czym powiedziałam, że nie pamiętam i proszę mnie w komentarzu poprawić i napisać, i dopisać. I znalazła się taka osoba i napisała, i dziękuję ci bardzo. I to jest fajne. Czasami są pomyłki, o których nie wiemy, że są pomyłkami. Czasami są takie, o których pamiętamy i wtedy właśnie prosimy, żeby nas poprawić, żeby powiedzieć, jak coś wymówić albo napisać. Ale w pewnych innych przypadkach jest to zwyczajnie drażniące. Nie będę ukrywała, że nie. A już najśmieszniejsze są momenty, kiedy ktoś próbuje poprawić osobę, która od lat pracuje w jakiś sposób, robi coś, mówi w jakimś języku, przy czym w jakimś. Biorąc pod uwagę przykładowo angielski, w momencie, kiedy ja przeleciałam do Irlandii, bo to już zapewne wiesz, że tutaj właśnie mieszkam, przez pierwsze 3 miesiące, mimo bardzo dobrej znajomości języka, ja nie rozumiałam, co się do mnie mówi. Ja włączałam telewizor, włączałam. Bo jest włącznik, a nie włącznik. I to też zostawię, bo właśnie po to, żeby ci pokazać, że takie pomyłki się zdarzają i człowiek coś mówi z automatu, a dopiero później albo się na tym złapie, albo nie. Jak się złapie, fajnie, można dograć, można powtórzyć od razu. A jak nie, no to trudno. Przy czym właśnie okazuje się później w obróbce, że ale palnęłam babola i teraz albo będzie jazda na ten temat w komentarzach, nie mówi się tak, tylko mówi się śmak. Albo ktoś właśnie przejdzie nad tym do porządku dziennego, bo każdemu się może zdarzyć. I tyle. W każdym razie, włączałam telewizor, kanał tutejszy, główny, pierwszy narodowy, że tak powiem. I na przykład wiadomości wieczorne jakieś, czy informacje. Siedzę, słucham i patrzę na nich i zastanawiam się, kiedy będą napisy, ponieważ nic nie rozumiem, ani słowa. I zdarzało mi się zapytać współlokatorki, o czym oni mówią? Czy oni po irlandzku w tej chwili?
czy oni po angielsku, bo nie widzę różnicy. Śmiechu z tego była kupa przez te pierwsze 3 miesiące, naprawdę, zanim ucho zaczęło wyłapywać, zanim zaczęło się przyzwyczajać, bo to naprawdę nie jest tak, jak uczą w polskiej szkole. Uwierz mi, język jest zupełnie inny, ludzie mówią zupełnie inaczej. Irlandia na przykład jest bardzo małym krajem, bo przed imigrantami było bodajże 4 miliony osób jedynie. I wyobraź sobie, że w każdym regionie mówią inaczej. I w każdym jest angielski, w każdym tego angielskiego w szkole uczą, tak samo jak i uczą irlandzkiego. Chociaż oni nie potrafią się generalnie tym językiem posługiwać. I w momencie, kiedy taki Dublińczyk jedzie do Limericku, to może mieć problem ze zrozumieniem lokalsów. I teraz jest pytanie, który angielski jest prawidłowy? Bo ja już słyszałam, że ten irlandzki, ale irlandzki który? W Corku inaczej, w Limericku inaczej, w Dublinie inaczej. Masakra jakaś. Australia dla mnie też czasami bywa trudna do rozszyfrowania, więc stwierdzenia o jakichś, akcentach albo czymś tam nie robią na mnie wrażenia i nie złośliwie nie robią na mnie wrażenia, że nie chcę się poprawić, tylko mówię tak, jak mówi się tutaj na miejscu. Do tego komentarza, czy do tego odniesienia się skłoniła mnie Dorota. Natomiast Dorota, nie bierz tego jakoś specjalnie do siebie i mam nadzieję, że się nie obrażasz, tylko mówię ci po prostu jak jest i jak ja to widzę. Bo seria nazywa się Moim Zdaniem. Na dzisiaj to zdecydowanie wszystko, bo już się bardzo rozgadałam. To póki co jest chyba najdłuższy odcinek. I co? Do usłyszenia ponownie. Buziaki. Dobranoc.